Cześć, ja nazywam się Paweł Winiarski, a wy oglądacie AntyWeb TV. Pisaliście ostatnio w komentarzach, że na kanale pojawiają się tylko smartfony. W takim razie proszę bardzo, pokażę wam dziś coś zupełnie innego. Odkurzacz Philips Speed Pro Max Aqua. 3 w 1. Ale jak to 3 w 1? Otóż przyjmuje on rolę klasycznego odkurzacza, mopa i mobilnego kompana w sprzątaniu. To co, idziemy sprzątać? Bardzo lubię ładne i estetycznie wykonane urządzenia, a do takich można bez wątpienia zaliczyć Philips Speed Pro Max Aqua. Niebieskie metaliczne wykończenia świetnie komponują się z bazową czernią przeplataną odcieniami szarości. Na plus na pewno spasowanie elementów, nic tutaj bowiem nie lata i nie trzeszczy, a samo urządzenie jest bardzo dobrze wyważone. Sercem odkurzacza jest cyfrowy silnik z PowerCyclone 8, który pozwala działać sprzętowi w 3 trybach mocy ssania. Eco, Normal i Turbo. Czas działania na jednym ładowaniu zależy oczywiście od ustawionej mocy, ale producent deklaruje do 75 minut pracy, więc spokojnie obrobicie całe mieszkanie lub samochód. Odkurzacz posiada wskaźnik baterii informujący o procentowym poziomie naładowania akumulatora. Bardzo fajnie rozwiązano tu też sam proces ładowania, w zestawie znajdziecie bowiem plastikową podstawkę, do której wpina się moduł ładowania, przyczepia całość do ściany, a następnie wiesza tam odkurzacz. Można też oczywiście po prostu podłączyć magnetyczną ładowarkę i położyć urządzenie przy gniazdku. Odkurzacz dysponuje dwuwarstwowym filtrem antyalergicznym, który dzięki potrójnej filtracji zatrzymuje podobno ponad 99% bardzo drobnych cząsteczek. Odkurzacz banalnie prosto się rozmontowuje, dzięki czemu usuwanie nieczystości z komory i czyszczenie sprzętu zajmuje dosłownie chwilę. I jeszcze taki bajer w postaci podświetlenia LED. Nie chodzi tu o odpustowe światełka, ale o fajny pomysł na odkurzanie ciemnych miejsc, takich jak na przykład szczeliny za czy pod kanapą. No dobra, powiecie, że to po prostu zwykły odkurzacz. A ja wam udowodnię, że jednak nie. Sam posiadam w domu duży odkurzacz, więc taka zgrabna, kompaktowa konstrukcja była dla mnie bardzo miłą odmianą. Po podpięciu rury sprzęt zmienił się w klasyczny domowy odkurzacz, który dzięki swojej budowie sprawdza się również w zbieraniu zanieczyszczeń pod sufitem, za meblami, pod kanapą czy w szczelinach. Wszystko jest dobrze sfasowane, co gwarantuje szybką i wygodną wymianę końcówek. A te w zestawie są 3, przy czym miłośnicy zwierzaków szczególnie docenią małą elektroszczotkę, która bardzo dobrze radzi sobie z sierścią i włosami. Ja ze względu na jej kompaktowy rozmiar szczególnie chętnie zabierałem ją do samochodu. Czy ja coś wspominałem o mopie? Otóż Philips Speed Pro Max Aqua posiada funkcję mopa. Polega to na tym, że montujemy do niego specjalną nakładkę myjącą. Dostępne są 2 rodzaje nakładek z mikrofibry, do mycia płytek oraz do delikatniejszych powierzchni, takich jak parkiety. Tak sobie tutaj patrzę i wydaje mi się, że ta jest do podłóg, a ta jest do parkietów. I dodam tutaj jeszcze, że mamy 2 takie szmatki i 2 takie szmatki. Używanie urządzenia jako mopa jest banalnie proste. Bierzecie pojemnik, nalewacie do niego samą wodę lub wodę z odrobiną detergentu, podłączacie do nasadki odkurzającej i jedziecie. Wspomniany system Aqua Boost to zwiększony wyrzut wody, który uwalnia się po naciśnięciu pedału w systemie myjącym. Myjąc podłogę chcecie szybko przeskoczyć na dywan, pyk i odłączacie nogą nakładkę myjącą. Podoba mi się prosty sposób mocowania nakładek mopujących, dzięki któremu szmatkę można szybko odpiąć, uprać w ręku lub wrzucić do pralki. Jestem niestety jedną z tych osób, które nie mają w garażu podziemnym gniazdka. W związku z tym nie mogę zabrać sobie zwykłego kablowego odkurzacza i odkurzyć samochodu i muszę jeździć na myjnię i korzystać z takich odkurzaczy na żetony. Ale w związku z tym, że miałem ten odkurzacz, to po prostu go sobie zabrałem kilka razy do samochodu i powiem wam, naprawdę dał tam radę. Testowany przeze mnie model kosztuje 2459 zł, no i ja zdaję sobie sprawę, że nie jest to mało. Ale po 2 tygodniach ciągłego użytkowania uważam, że jeżeli ktoś szuka odkurzacza takich rozmiarów, z takimi funkcjami, to będzie z tego Philipsa zadowolony. To tyle ode mnie, ja wracam do sprzątania, trzymajcie się, cześć!